Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Ogólnie w życiu nie boję się zbyt wielu rzeczy, ale jest jedna rzecz w moim akwarium, która spędza mi sen z powiek. Jest to groźna i śmiertelna kostioza. Nawet brzmi jak kostucha. Czy możecie sobie wyobrazić, że jednokomórkowy pasożyt może Wam pozamiatać większość rybek w akwarium? Ichtiobodoza, czy dawniej kostioza, jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez wiciowce. Pasożyty te są bardzo malutkie, niewidzialne gołym okiem, a jedynie pod mikroskopem w odpowiednich zbliżeniach i to też trzeba wiedzieć, czego się szuka. Trzeba też wiedzieć, że ten pasożyt bez żywiciela bardzo szybko umiera, stąd też testowanie śniętych ryb ma niewielki sens, bo pasożyt szybko stara się wymknąć z ciała i szukać kolejnej ofiary. Żywi się śluzówką i wybiera zarówno zdrowe, jak i słabsze ryby. Śmiertelność tej choroby jest bardzo wysoka. Ichtiobodoza atakuje zarówno skórę, jak i skrzela ryb. Ich szczególny okres namnażania się jest wtedy, kiedy rybki są osłabione, zestresowane, czyli na przykład po długotrwałym transporcie. Nie będę Wam truła tutaj o cyklu życia tego wiciowca, ani też o jego specyfikacji, która nijak się ma do tego, jak mamy już chore ryby, to potrzebujemy znać, jakie są objawy i jakie jest leczenie. Zaczynamy od objawów. Kostia, czy też kostioza, jest chorobą bardzo podstępną i nawet pod mikroskopem wychwycenie jej wymaga szczególnej wprawy. Często na przykład chowa się głęboko w skrzelach. Bardzo szybko osłabia rybkę. Zainfekowana ryba może produkować większe ilości śluzu jako reakcję obronną i stąd powstają na ciele takie białe, szarawe plamy. Często nawet w okolicach skrzeli będzie widoczny dodatkowy śluz. Na skórze także mogą się objawiać przebarwienia czy też wybroczyny. Kostioza lubi się osadzać na fragmentach ryby, ale też może zaatakować całą rybę. Jeśli jest obecna na skórze, wtedy ryba będzie się ocierać o przedmioty, będzie dziwnie pływać, tak jakby chciała strzepnąć z siebie intruza. Może właśnie mieć takie jakieś erratyczne ruchy, dziwny sposób pływania. To na pewno powinno nas zaniepokoić. Chociaż też trzeba dodać, że to jest objaw wielu pasożytów, nie tylko kostiozy. Sprawę utrudnia fakt, że to jest choroba wysoce śmiertelna i też nie zawsze wszystkie objawy mają szansę się pokazać. Czasem ryba jest atakowana bardzo szybko i niestety zdycha. Innymi objawami ichtiobodozy jest brak apetytu, letargia, złożone płetwy i poważne problemy z oddychaniem. Kiedy kostioza zaatakuje skrzela, niestety ryba bardzo szybko się dusi. Śmiertelność zależy od stopnia zainfekowania, od tego, jaki system odpornościowy ryby jest silny oraz od szybkości podjętych przez nas działań. Jak ją wyleczyć? Jest kilka dobrych sposobów na wyleczenie tej infekcji. Niektórzy zalecają przeniesienie ryb na okres leczenia do innego zbiornika, bo uważa się, że ichtiobodoza bez hosta po prostu nie jest w stanie przetrwać dłużej niż kilka godzin. Wiciowiec ten ginie w około 30 stopniach Celsjusza. Przy welonach jest tak, że będziemy musieli bardzo stopniowo podnosić temperaturę, dlatego że większość z nas trzyma je jednak w pokojowych temperaturach, więc to jest metoda dosyć ryzykowna, bo może się okazać, że zabraknie nam czasu. I też musimy pamiętać, że w granicach 26-28 stopni ta kostioza będzie się namnażać jak szalona. Jest to też metoda używana przy karpiach koi, gdzie ktoś ma duże oczka i po prostu taniej mu będzie ogrzać na tydzień, załóżmy, oczko, niż wlewać tony leków. Inną stosunkowo nieinwazyjną metodą leczenia jest terapia solą. Welony są stosunkowo wytrzymałe nawet na spore dawki soli. Taka mała rada, że dobrze jest na czas leczenia wyjąć rośliny, bo akurat te mogą oberwać. Czasem może się okazać tak, że trafimy na kostię, która jest odporna na leczenie solą, ale jeśli podejmiemy się leczenia solą, to wytyczne są takie. Najpierw musimy doprowadzić do około 0,3% stężenia soli, to jest jakieś 3-4 gramy na litr i zobaczyć, jak te welony się będą czuły. Jeśli ryby nie wykazują żadnego stresu, są w miarę zadowolone i mają apetyt, to możemy po 12 godzinach podwoić tą dawkę, a po kolejnych 12 godzinach znowu dodać kolejną dawkę, czyli te 0,3. Powinniśmy dążyć do tego, że maksymalna dawka to będzie 0,9%. W internecie możecie znaleźć kalkulatory potrzebne do obliczania stężeń soli, oczywiście można też się zaopatrzyć w salinometr.
Taka kuracja powinna trwać przynajmniej 72 godziny. Po tym czasie rybki powinny wrócić do pełnej sprawności, powinien im wrócić apetyt, ich płetwy powinny być ładnie postawione i powinny sprawiać wrażenie zdrowych. Jeśli udało nam się pokonać kostię, to wtedy musimy robić podmianki wody, nawet codziennie do 25%. Jak wiadomo, sól nie paruje, więc będziemy musieli usuwać nadmiar soli przez kolejne podmianki. Zdarza się jednak, że ichtiobodoza jest odporna na działanie soli i wtedy musimy wkroczyć z grubszym kalibrem. Jednym z nich będzie oczywiście formaldehyd, formalina, ale także praziquantel. On też tutaj dla niego plus, bo będzie też działał na przywry. Czasem zresztą kostia lubi występować w połączeniu z jakimś innym pasożytem. Do leczenia kostiozy u siebie prawdopodobnie tak samo jak przy ospie użyłabym WS3 King British ze względu na skład, dlatego że ma zieleń malachitową, akryflawinę i siarczan chininy. Albo też dużych dawek połączenia zieleni malachitowej z formaldehydem, czyli FMG może być. Ale teraz najważniejsze. Najważniejszą kwestią jest to, żeby zbudować system odpornościowy naszej ryby, zanim jakakolwiek choroba je trafi. Zresztą jak będziemy dbać o wodę, robić regularne podmianki, zachowywać w miarę idealne parametry wody, to redukujemy ryzyko zarażenia się już o jakieś 70%. Ważne jest to, żeby zadbać właśnie o tą wodę, odpowiednio ją filtrować, mieć odpowiedni litraż i unikać przetłoczenia, bo też, jak wykazują badania, przetłoczenie sprzyja rozwojowi pasożytów. Dodatkowo zróżnicowana dieta, mało stresu i w ten sposób powoli będziemy budować system odpornościowy ryby. A to jest bardzo ważne, bo ten system odpornościowy będzie decydował o tym, czy podczas infekcji kostiozą nasza ryba przeżyje, czy jednak nie. Kwarantanna nowych ryb również powoli nam zapobiec przeniesieniu kostiozy do głównego akwarium. Też niektóre źródła podają, że kostioza podczas tego, kiedy wysycha, czyli na przykład używamy siatki i odkładamy ją do suchego miejsca, ona ma taką zdolność, że przeobraża się tak, że jest w stanie wytrzymać o wiele dłużej niż w akwarium, gdzie nie ma tego hosta. W związku z tym, jeśli mamy tylko jedne sprzęty między kwarantanną a głównym akwarium, to znowu uczulam na to, żeby dezynfekować je na bieżąco właśnie na przykład takimi roztworami formalina, zieleń malachitowa. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek nigdy nie będzie przydatny. Jeśli jednak mieliście problemy z kostią u siebie w akwarium, chętnie poczytam Wasze komentarze, jak udało Wam się ją zwalczyć. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.